Witam cię serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś nowy, to zostaw suba, subskrybuj ten kanał, napisz jakiś komentarz, pozwól budować mi zasięgi. W dzisiejszym filmie pokażę ci, w jaki sposób szukać produktów pod import. Jeżeli interesujesz się sprzedażą online, jeżeli chciałbyś znaleźć produkty i importować, ale takie, które już się sprzedają, to pokażę ci, w jaki sposób szukać to na Allegro, a później na Alibabie i zadbać o to, żeby była marża i żeby sprzedawało się to naprawdę w dużych ilościach. Jeżeli szukasz wiedzy, która pomoże ci rozwinąć umiejętności sprzedażowe, zapraszam cię na moją stronę sukces.info, gdzie znajdziesz wiele produktów, które pozwolą ci ruszyć. Allegro dla początkujących, e-book, szkolenie, dropshipping dla początkujących oraz duży kurs, który pozwoli ci rozpocząć i zgłębić tajniki tej wiedzy. Obecnie mam promocję za 449. Związane jest to z webinarem, który odbył się niedawno, więc jeżeli szukasz tej wiedzy, jest to najtańszy kurs. Obecnie normalnie kosztuje 1149, dzisiaj dostępny za 449. Spiesz się, bo ta cena nie będzie wiecznie trwała. Teraz ci pokażę, już wcześniej tutaj przebrałem. To jest tylko przykładowe, to jest pokazana metoda, w jaki sposób to robić. Możesz to robić na każdym jednym produkcie. Czy to będzie, tutaj masz kategorię, czy to będzie dom, czy ogród, dziecko, elektronika, firma, kolekcje, kultura, media, nie ma znaczenia. Ja ci pokażę tylko sam system, a ty już sobie dorobisz do tego produkt. Teraz nie trafność, tylko popularność największa damy. I teraz przejrzymy tutaj produkty. Co tu się sprzedaje? Słuchawki bezprzewodowe, Bluetooth. Dobra, możemy to zrobić. Ja sobie zapiszę tą grafikę, żeby później ją włożyć do Alibaby. 45, 45 to jest wszystko to samo. 1500. Ale ja takich tanich rzeczy po prostu nie lubię sprzedawać. Kopiuj, zapisz grafikę. OK. Przeszukamy sobie jeszcze. To jest to samo 75. Nie, to są inne, dobra. Zobaczymy jeszcze 216. To jest JBL. Ole, ole, dobra. 389 takich słuchawek. 360. To już są jakieś takie uniwersalne. Możemy sobie to też zapisać i sprawdzić, w jakich cenach to się sprzedaje. 99, 290 sztuk. 90. Dobra, to jeszcze jest. Dobra, zobaczymy jeszcze to. Kiedy masz już zapisane te grafiki, przechodzimy do Alibaby. Tutaj masz taki aparacik i tutaj zaczniemy może od tego ostatniego. I Alibaba, aplikacja Alibaby pokazuje nam podobne produkty. Samo słuchawka tu. Dobra, jeszcze raz zobaczymy cenę 169 zł, a tu mamy około 10, więc to jest 40 zł. Masz 40, tu masz 169. Wejdziemy w ten produkt. Zobaczymy. Chyba nie jest to samo. To zupełnie inna słuchawka, bo to jest taka nakładkowa, a ta jest do ucha. Czyli wydaje mi się, że to jest egar. Okay. Zdjęcia ładne, wszystko opisane. Ma prawo się sprzedawać. Zobaczcie, jaka aukcja. Czytelna, parametry, najważniejsze zalety, cechy produktu. Łatwa obsługa, perfekcyjna jakość, ergonomiczne, komfortowe, stylowe etui, lekkość, wszechstronność. Czyli
Tu już od razu widzicie, że to jest sprzedaż związana z jakością, ale także pisana językiem korzyści. Przepraszam, bo nie mogę się wysłowić. Język korzyści. Korzyść, cecha, cecha, korzyść. Jakie zalety, jakie parametry, opis. Wszystko tutaj jest. To jest przykład dobrej aukcji. Dzięki temu ona sprzedaje, ponieważ jest fajnie napisana. I teraz patrzymy tutaj, że to jest, no to są okolice 10 dolarów. Jest tu mały element, więc tu macie też inne kolory. Mały element, więc jest łatwo do sprowadzenia. Tu widzicie jeszcze takie są słuchawki na ucho. Inne po 5 dolarów. Dobra. Bardzo fajny produkt. Patrzmy tutaj na tych dostawców. Ja teraz nie będę ich wszystkich analizował, ale wejdźmy sobie w wybrany po prostu. I zobaczymy. Między 1 a 500 sztuk to jest 10, 11 dolarów, czyli 44 zł. Czarny, newbie, light dream, newbie. To mógłbyś sobie zamawiać spokojnie. Między 500 a 1000 to trochę taniej, 3000 masz poniżej 10 dolarów, czyli tam 4 zł na sztuce oszczędzasz. Masz wszystkie zdjęcia, o, patent, no widzisz, to jest wszystko to samo. Te zdjęcia, które są na Allegro, to są wystawione z tego. $40 minus 116, tak. 16, 169, no to jeszcze lepiej. 169 minus 44, nie wiem. 125 zł na tym. 169, nie wiem jaki tam jest procent, może 5% jest z prowizji, ale ja to policzę nawet jako 10%. Tu masz 100, 150 zł za okrągleniu wysyłką. 150 minus 45, no to masz stówę na czysto. 249 razy 8000. Co ja policzyłem teraz? 249 razy 100. Masz 24 900 za jedną aukcję, gdzie kupujesz to w Chinach. Do negocjacji, płatności, gwarancje terminu wysyłki. Może Ci się spodobać inne produkty. Prywatna forma, tak, aktywna redukcja. Masz całą specyfikację. Masz filmik. Miary, zobacz, wszystkie materiały, które tutaj są dostępne. No to jest akurat inny gościu. Ale to nie ma znaczenia. Wszystko masz tu dostępne. Możesz z tego korzystać. Możesz to wystawić. O, widzisz. Identyczne. Patrz, to są chyba te same podobne słuchawki. 5 dolarów. To my sprawdzaliśmy tutaj. Teraz już nie wrócę do tego, ale... damy wstecz. Może za wiele tu nie gadam, ale jeżeli się skupiam, to skupiam się na maksa, więc mam nadzieję, że tutaj wartość będzie płynęła z tego filmu, a nie z tego mojego gadania, ale chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób to można szukać. Zobaczcie, tutaj jest od 2 dolarów.
$3, $4, to jest jedno i to samo, nie wiem od czego zależy ta cena, ale to już nie ma znaczenia. $3 to jest około 12 zł na dzisiaj. One też pewnie się składają, więc opakowanie po tym nie jest specjalnie duże, więc koszt transportu też nie będzie duży. Teraz nie pamiętam, jaka tam była cena. Chyba 99 zł. Ale też, no, kupując na Alibabie, sprzedając na Allegro, naprawdę są dobre marże. Możesz sprzedawać w dropshippingu i sprzedawać dużo na niskiej prowizji, na niskiej marży, ale tam nie masz ryzyka tego, że coś się nie sprzeda. Tutaj, kiedy importujesz, no to wykładasz pieniądze, czekasz jakiś czas na to, aż to przypłynie. Możesz też to robić z transportem samolotowym, ale tutaj trochę drożej to kosztuje, ale szybciej możesz to sprzedać. Ja tak robiłem na święta, kiedy zamawiałem coś na Boże Narodzenie, na tą zwiększoną sprzedaż, więc robiłem to szybko i to szybko się sprzedawało i miało to sens. Jeżeli chcesz to sprzedawać jakby na stałe, chcesz to logować swoją marką, swoim logotypem, no to musisz mieć to cały czas. Mam nadzieję, że była tu wartość dla Was. Zapraszam Was na kurs online, gdzie znajdziecie naprawdę dużo wiedzy od importu, dropshippingu, jak zakładać kurs, przepraszam, zakładać konto na Allegro, jak to wszystko konfigurować, jak wystawiać produkty, jak dbać o to, żeby się sprzedawało, jakie są techniki sprzedażowe, aby więcej sprzedawać. I dużo, dużo więcej. Zachęcam Was do książki motywacyjnej, która rozpoczęła moją działalność w internecie. Dużo wiedzy na temat rozwoju osobistego, motywacji i tego, żeby się chciało. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. W opisie macie wszystkie linki do kursów, do darmowej wiedzy i do moich social mediów. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!